Wprowadzenie kilku prostych zmian do swojego życia może znacząco poprawić jego jakość. Organizacja, efektywność i radość z codzienności to cele, które można osiągnąć, stosując sprawdzone metody. Nie potrzebujesz skomplikowanych narzędzi ani rewolucji, wystarczą małe kroki i konsekwencja. Pierwszym krokiem jest planowanie. Regularne tworzenie planu dnia, tygodnia czy nawet miesiąca pozwala uporządkować myśli i nadać priorytety różnym zadaniom. Warto zapisywać wszystko, co masz do zrobienia, w notesie lub aplikacji. Dzięki temu zyskujesz kontrolę nad czasem, unikasz chaosu i masz pewność, że nic ważnego nie umknie. Planowanie to także sposób na znalezienie miejsca na czas wolny i odpoczynek, co jest równie istotne jak praca. Drugą istotną zmianą jest wprowadzenie nawyków. Małe, regularne działania mogą z czasem przynieść wielkie efekty. Na przykład odkładanie rzeczy na miejsce po ich użyciu, robienie list zakupów czy codzienna chwila na refleksję i podsumowanie dnia. Te drobne czynności oszczędzają czas i energię w dłuższej perspektywie. Kluczem do sukcesu jest powtarzalność. Im częściej coś robisz, tym bardziej staje się to naturalne i niewymagające wysiłku. Kolejną rzeczą, którą warto wprowadzić, jest uporządkowanie przestrzeni wokół siebie. Zadbaj, aby otoczenie, w którym pracujesz i odpoczywasz, sprzyjało koncentracji i dobrej atmosferze. Regularne sprzątanie i eliminowanie zbędnych przedmiotów pomagają stworzyć przestrzeń, która inspiruje i nie przytłacza. Porządek w szafkach, na biurku czy w kuchni przekłada się często na większy porządek w myślach. Nie można też zapomnieć o dbaniu o równowagę między pracą a odpoczynkiem. Świadome zarządzanie swoim czasem polega na tym, żeby znaleźć miejsce zarówno na obowiązki, jak i na chwilę dla siebie. Regularny odpoczynek, ruch na świeżym powietrzu czy rozwijanie pasji pozwalają naładować baterie i wrócić do zadań z większą energią. Pamiętaj, że efektywność nie oznacza ciągłej pracy, ale umiejętność mądrego gospodarowania swoimi zasobami. Piątą, choć równie ważną zmianą, jest otwartość na nowe technologie i narzędzia, które mogą ułatwić życie. Dzisiaj mamy dostęp do wielu aplikacji, które pomagają w organizacji, przypominają o ważnych sprawach czy wspierają w realizacji celów. Nie bój się testować nowych rozwiązań i wybierać tych, które najlepiej odpowiadają Twoim potrzebom. Nowoczesne technologie to nie tylko wygoda, ale też oszczędność czasu. Wprowadzając te elementy do swojego życia, zauważysz, że staje się ono bardziej uporządkowane i satysfakcjonujące. Ważne, żeby działać stopniowo i nie wymagać od siebie natychmiastowych zmian. Każdy krok w kierunku lepszej organizacji to krok w stronę większej harmonii i radości na co dzień. Kiedy zaczynasz wprowadzać zmiany do swojego życia, warto pójść o krok dalej i wzbogacić swoje codzienne nawyki o kolejne elementy. Każdy z nich może pomóc Ci osiągnąć jeszcze lepszą organizację, większą efektywność i więcej radości na co dzień. Oto kolejne propozycje, które warto rozważyć. Szóstą rzeczą, którą warto dodać, jest praktyka codziennego podsumowania. Na koniec dnia znajdź kilka minut, aby zastanowić się, co udało Ci się osiągnąć, co poszło zgodnie z planem, a co wymaga poprawy. Możesz to zrobić, zapisując krótkie notatki w dzienniku lub po prostu analizując dzień w myślach. Taka chwila refleksji nie tylko pomaga lepiej zrozumieć, jak wykorzystujesz swój czas, ale też pozwala dostrzec postępy, nawet w drobnych sprawach. Co więcej, dzięki podsumowaniu lepiej przygotujesz się na kolejny dzień i szybciej wyciągniesz wnioski z ewentualnych błędów. Siódmym elementem, który warto wdrożyć, jest ustalanie granic. W świecie pełnym zadań, oczekiwań i nieustannych powiadomień łatwo się pogubić. Naucz się mówić nie rzeczom, które Cię obciążają, a nie są konieczne. To może być trudne, zwłaszcza jeśli masz tendencję do zadowalania innych, ale warto zrozumieć, że Twoja energia jest ograniczona. Stawiając granice, chronisz swój czas i siły, dzięki czemu możesz skupić się na tym, co naprawdę ważne. To może oznaczać wyłączenie telefonu w określonych godzinach, ograniczenie liczby spotkań w ciągu dnia czy jasno komunikowanie swoich potrzeb w pracy i w życiu osobistym. Ósmą zmianą jest wprowadzenie nawyku regularnego uczenia się nowych rzeczy. Rozwój osobisty to nie tylko zdobywanie nowych umiejętności, ale też odkrywanie własnych zainteresowań i pasji. Może to być nauka języka, czytanie książek, słuchanie podcastów czy uczestniczenie w kursach online. Regularne uczenie się nie tylko wzbogaca Twoją wiedzę, ale też rozwija kreatywność, inspiruje do działania i poprawia pewność siebie. Warto wygospodarować chociaż kilkanaście minut dziennie na naukę, nawet drobne kroki w tym kierunku z czasem przyniosą widoczne rezultaty. Dziewiątą rzeczą, którą warto wprowadzić, jest praktyka wdzięczności.
Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że nie ma ona wiele wspólnego z organizacją czy efektywnością, ale to błędne przekonanie. Regularne skupianie się na tym, za co jesteś wdzięczny, pomaga lepiej zarządzać emocjami i zachować pozytywne nastawienie nawet w trudnych momentach. Możesz codziennie zapisywać kilka rzeczy, które cię ucieszyły, lub po prostu zatrzymać się na chwilę i podziękować sobie za to, co udało ci się osiągnąć. Wdzięczność nie tylko poprawia samopoczucie, ale też motywuje do dalszego działania, bo dostrzegasz, ile już udało ci się zrobić. Kiedy połączysz te wszystkie elementy, zyskasz jeszcze większą kontrolę nad swoim życiem. Pamiętaj, że wprowadzanie zmian wymaga czasu i cierpliwości. Nie próbuj robić wszystkiego naraz, wybierz jedną rzecz i zacznij od niej. Nawet drobne kroki w kierunku lepszej organizacji, efektywności i satysfakcji z codzienności mogą prowadzić do wielkich rezultatów. W końcu to właśnie sumy małych decyzji składają się na wielkie zmiany.